5 dni do referendum w Boguszowie Gorcach. Czy 3089 mieszkańców pójdzie do urn, by odwołać Jacka C.? Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Boguszowa Gorc decydują, czy przebywający w areszcie burmistrz miasta Jacek C. przestanie pełnić swoje stanowisko. Za 5 dni odbędzie się referendum obywatelskie w sprawie jego odwołania. Głosowania chcieli mieszkańcy. Pod wnioskiem o zwołanie referendum podpisało się ponad 3000 osób. W niedzielnym referendum musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 mieszkańców gminy, biorących udział w wyborze burmistrza w wyborach samorządowych w 2018 roku. W listopadzie druga tura głosowania. Przypomnijmy, że głos w drugiej turze wyborów oddało łącznie 5147 wyborców. Zatem, by boguszowskie referendum było ważne, musi wziąć w nim udział 3089 osób. Aby odwołać Jacka C., więcej niż połowa głosujących musi postawić znak X w kratce tak. Burmistrz Boguszowa Gorc przebywa w areszcie od 19 grudnia 2018 roku, po niecałym miesiącu rządzenia w boguszowskim magistracie. Został zatrzymany przez policję w związku z przyjęciem łapówki w wysokości 70 tysięcy złotych od jednego z przedsiębiorców. Postawiono mu też zarzut wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach, w kwocie ponad 4 milionów złotych w gminie Boguszów Gorce, powoływanie się na wpływ w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu, Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz podjęcie się załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. Jacek C., choć od półtora roku przebywa w areszcie, formalnie nadal jest burmistrzem i pobiera połowę wynagrodzenia, około 5 tysięcy złotych. Razem z Jackiem C. na ławie oskarżonych siedzi 8 osób oskarżonych o korupcję wyborczą, w tym radna Boguszowa Gorc Urszula M., wybrana do Rady Miejskiej z Komitetu Jacka C. Radna U. oskarżona jest o kupowanie głosów. Za poparcie Jacka C. miała oferować mieszkańcom gminy pieniądze i alkohol. Więcej przeczytasz na portalu wałbrzych24.com.